Pozdrawiamy jednocześnie oczywiście naszego wicemistrza Mateusz Bernatek, potocznie Bamban, a my obserwujemy zaplecze w tej kategorii wagowej. Przypomnę jeszcze raz, Dawid Karaciński z Wrocławia i Roman Paciurkowski z Warszawy. Roman już próbuje pierwszą akcję techniczną wykonać, ale Dawid zablokował i szuka dalej wybrać rękę i dążyć do swojego chwytu technicznego. Sędzia pogania zawodników. Oglądacie Państwo młodzieżowego mistrza Europy do lat 23. Roman Paciurkowski w kostiumie niebieskim, a to jest zawodnik Warszawa. Dawida Karacińskiego nie muszę. Przypomnijmy może, Dawid Karaciński wywodzi się z Rudy Śląskiej, wychowanek tego klubu, obecnie jest we Wrocławiu, reprezentuje AZ Super Progres Wrocław, jest zawodnikiem WKS-u Śląsku Wrocław, także zaklimatyzował się we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska. Roman Paciurkowski, zawodnik z Warszawy, zdobył w zeszłym roku tytuł mistrza Europy. No i Hieronim, powiedzmy, jakie wyniki mamy w tym momencie na macie, no bo Roman jest mistrzem Europy U23, a Dawid Karaciński jest obecnie mistrzem Polski w kategorii wyższej, bo do 71 kg, ale jest także medalistą Igrzysk Wojskowych z zeszłego roku, więc cały czas jest na topie, jeden jak i drugi zawodnik i cały czas walczą. Teraz jest sytuacja, w której sędzia daje do przymusowego parteru Romana. To jest ta sytuacja, która umożliwia zdobycie może troszeczkę łatwiej punktów jak w stójce. Miejmy nadzieję, że Dawid wykorzysta tą swoją szansę. Próba, lewo, prawo. I poszedł na lewą stronę. Pozycja zagrożona, dwa punkty. Blokuje nogami, sędzia zauważył, ale nie przerwał. No i wykorzystał ten swój parter Dawid Karaciński. Tutaj sędzia upomina zawodnika niebieskiego za blokowanie, haczenie nogami za nogę zawodnika atakującego. Przypomnijmy, że z tym klasycznym różnicą... Być może zawodnicy napatrzyli się przed walką swoją na styl wolny i też próbują nogami haczyć. Niestety nie wolno. W stylu klasycznym walczymy tylko do pasa. Nogami nie wolno haczyć, podcinać, ani tym bardziej łapać za nogi. 2-0 po 2,5 minuty pierwszej rundy. Walka o uchwyt. Widzimy już praktycznie pełne trybuny we Wrocławiu w hali, więc ludzie się schodzą, kibicują, zaczynają żyć za pasami w stolicy Dolnego Śląska. Widzimy na trybunach wielu wrocławskich zawodników, legend, trenerów, prezesa Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego Mariusza Kruczyca. Widzimy naszego wielokrotnego medalistę Jacka Jaracza. Widzimy Mieczysława Tracza, olimpijczyka, więc jest i Artur Michalkiewicz. No rzeczywiście, Kuba, tylu medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, hala stulecia we Wrocławiu chyba jeszcze nie gościła i olimpijczyków. Zakończyła się w międzyczasie pierwsza runda, mamy przerwę. Wynik pojedynku nadal 2-0 dla Dawida Karacińskiego. Bardzo ciekawie zapowiada się ta druga runda. Bardzo ciekawie, bardzo wyrównana walka. Od początku Roman ostro ruszył Dawida. Już Wrocław żyje kolejną walką. Obydwaj zawodnicy słyną z tej zaciętości woli walki. Nie odpuszczają nawet na centymetr maty. O każdy milimetr walka się toczy, maty. Każdy z nich próbuje dojść do swojej klamry rzutowej. I pierwsza próba Karacińskiego niestety nieudana, ale akcja bez punktów.
Kamil Kereciński próbą. Chyba arcyszybkiego rzutu. Żaden z zawodników nie chce się cofnąć na krok do tyłu, cały czas do przodu, jeden jak i drugi. Wydaje się być bardziej aktywnym Dawid Karaciński. Jakby mądrzej rozplanował sobie tą całą walkę i siły rozłożył. I kolejna próba, tym razem udana. Rzut z góry, rzut suplesowy. I powtórka, kolejne 4 punkty, ale się zmienia jak w kalejdoskopie. I skontrowany w tym momencie. Pozycja zagrożona. Trenerzy pokazują, że były plecy, łopatki tak zwane na macie. Niestety sędzia tego nie potwierdził. W przeciągu kilku sekund 4 akcje techniczne i 8 do 4. Tym, że teraz prowadzi zawodnik z Warszawy, Roman Paciuchowski. No, spodziewaliśmy się, że ta walka będzie ciekawa. Zostało minuta 15 sekund. To jeszcze bardzo dużo, to jeszcze bardzo dużo. Po minuta 15 sekund to może się jeszcze wszystko zdarzyć. Maskotka Supry zachęca kibiców do gorącego dopingu. I minuta do końca. Potwornie zmęczeni zawodnicy. 8 do 4. 8 do 4. Tak jak mówię, to będzie wyrównany mecz walki. 8 do 4 dla zawodnika z Warszawy. I rozpoczęła się ostatnia minuta. Ostatnia minuta, ostatnie 40 sekund, już mamy na tablicy. I czy Dawid jeszcze się zmobilizuje i wykona akcję techniczną, czy zostanie wynik, który mamy? I 20 sekund do końca tego spotkania. Pięć sekund i nie zmieni się już chyba nic. I ostatnie sekundy, brawa! I zakończył się pojedynek, chyba za wcześnie pochwaliłem Dawida Karecińskiego, nie wiem czy Roman Paciurkowski ma jakiś podsłuch, tutaj usłyszał nasze słowa, ruszył do ataku, w przeciągu kilkunastu sekund zdobył aż 8 punktów. Mamy 4-8, czyli wynik wygrana poprzez punkty techniczne.